od 300 do 700 zł. Tyle zapłacą rodzice za wyposażenie dziecka w podstawowe artykuły na początek roku szkolnego. Iwona Rogacz za zakup niezbędnych artykułów szkolnych dla swojego syna, tegorocznego pierwszoklasisty, zapłaciła 580 zł. Na tę kwotę składa się nowy tornister, piórnik wraz z wyposażeniem, blok techniczny, rysunkowy, kredki, farby, plastelina i zeszyty. No nie jest mało, ale my akurat jako miasto dostaliśmy dofinansowanie 500 zł za zwrot kosztów poniesionych na wyprawkę dziecka uczęszczającego, znaczy do pierwszej klasy, bo tylko wyjątkowo mamy dofinansowanie pierwszoklasisty, inny nie. Niestety starszy już się nie załapał. Większość rodziców może także liczyć na pomoc w postaci darmowych podręczników. O dofinansowanie na książki i ćwiczenia dla uczniów mogą wnioskować dyrektorzy, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i dwóch klas gimnazjum. Rodzice będą jednak zmuszeni kupić książki do przedmiotów nieobowiązkowych. Najwięcej kosztują te do nauki języków obcych. Książki do języków to jest koszt około 100 zł, 150 w zależności od tego, czy to jest angielski i czy to jest jakiś na przykład hiszpański. Tak jak mówiłam, hiszpański sam podręcznik kosztował 111,90. Oprócz piórnika, książek i zeszytów do szkolnego tornistra trzeba także włożyć obuwie zmienne oraz strój na WF. Niezbędna szkolna garderoba wyniesie rodziców około 150 zł. Też się zmienia sezon, pora jesienna jest oczywiście i no też trzeba ubrać dziecko cieplej i przygotować na inne warunki atmosferyczne. Lista szkolnych potrzeb jest długa. Wydatki związane z przygotowaniem do nowego roku to spore kwoty. Warto więc przygotować się wcześniej, rozłożyć zakup wyprawki na kilka etapów lub też skorzystać z rozmaitych sklepowych okazji. Klaudia Nawrocka, Echo 24.